Cześć, witajcie po raz kolejny dnia dzisiejszego i mam dla Was kilka pytań do Wargamingu oczywiście odpowiada sam szef wszystkich szefów no i dość ciekawych kilka jest pytań chciałem Wam tutaj je pokazać, zaprezentować jak i również pokazać odpowiedzi na te pytania no i zaczniemy sobie najpierw od pierwszego pytania i pytanie padło na temat pojazdu lekkiego na ósmym poziomie jest to oczywiście Premka, czyli LT432 czy pojawi się ten pojazd na konsoli, jak wiecie doskonale. Ale ten pojazd zadebiutował nie tak dawno, w sumie na PCC. I tu odpowiedź padła, że tak, że pojawi się pojazd w kwietniu i ci co uwielbiają grę czołgami lekkimi. I myślę, że ten lajcik będzie dość ciekawym pojazdem. Kolejne pytania na temat innych pojazdów, dość również interesujących, choćby nawet, czy pojawią się obiekt 279, obiekt 777 wersja druga oraz obiekt. 260. Pierwszy z nich jest to obiekt 260, bardzo można powiedzieć, troszeczkę przypominający trochę ISA 7, aczkolwiek ta sylwetka jest ciut, krótsza. Ja bym powiedział, że bardziej podobny jest do 257, czyli do 9, i kolejnym pojazdem jest to kolejny właśnie obiekt ten oto też również pojawił się on na PCcie nie tak dawno no i obiekt 777 wersja druga również czołg 10 poziomu i pytanie właśnie padło czy te pojazdy pojawią się na konsoli i tutaj szef wszystkich szefów odpowiada, że cały czas dyskutują na ten temat, czy powinny pojazdy specjalne z wersji PC-towej pojawić się na konsoli i w sumie dyskutują na ten temat i w jakiej postaci one by miały się pojawić na konsoli, czy to pojazdy jako właśnie specjalne, czy pojazdy jako w wersji premium, a może po prostu dodatkowo i jako dodane do drzewka, tak jak jest wiele pojazdów, które my mamy choćby nawet w drzewkach, a na pccie tych pojazdów nie ma, choćby nawet FV215B czy inne, a my mamy te pojazdy normalnie w drzewku. Tu akurat zastanawiają się w jakiej postaci te pojazdy miałyby zostać dodane. Moim zdaniem. Czym więcej pojazdów, tym lepiej. A obiektów będzie niczym gwiazd na niebie. <laughs> Kto się w tym połapie? Dobra, lecimy z następnym pytaniem. I pytanie jest na temat radzieckiego niszczyciela czołgów, czyli SU-130PM. Tak jest. Ten właśnie oto pojazd. Można powiedzieć, że taki konkurent dla Skorpiona. Ja jestem tego pojazdu. Bardzo, bardzo ciekaw z tego względu, że tam jest niezła Alfa. Słuchajcie, fakt: pojazd może nie jest tak mobilny jak Skorpion, ale to działo może naprawdę robić niezłą robotę. Odpowiedź jest taka, że pojazd oczywiście zadebiutuje późnym latem mniej więcej. I teraz pytanie na temat czołgu rudy: tak jest szóstka premium, którą posiadamy w drzewku radzieckim. Tu wielu z Was pytało również mnie o ten pojazd, akurat czy będzie. Taka możliwość, że na tym pojeździe, bo doskonale wiemy, że kojarzy nam się on z nami, czyli z polską nacją, że będzie przeniesiony on do drzewka polskiego. Czy na tym pojeździe również będziemy mogli szkolić dwie załogi, czyli radziecką, jak i również polską? No, dla nich to jest problem z tego względu, że musieliby to wszystko zmieniać. Tak więc, no na razie, dla nich to może być jakiś tam problem. Tak więc na razie jest. Tak jak jest i nie chcą takich zmian wprowadzać, żeby później nie było jakichś większych problemów. A moje zdanie jest takie, że żaden problem byłby, gdyby dodali właśnie do tego pojazdu po prostu możliwość dodatkowego szkolenia polskiej załogi. Myślę, że to by było naprawdę ciekawe rozwiązanie, tym bardziej choćby nawet weźmy sobie takiego AMX Chaffi, który został przeniesiony z szóstki na siódmy poziom i nikt nikogo nie pytał o zdanie, i dla nich to nie było problemu. Tak więc myślę, że tu, słuchajcie, wystarczy bombardować. Ich ciągłymi pytaniami, żeby po prostu dodali do tego pojazdu kurczę podwójne szkolenie. Mamy wiele takich pojazdów, gdzie możemy szkolić sobie dwie załogi, dwie nacje. Myślę, że tu akurat również by nie było z tym problemów. Pytanie na temat Type'a 59. Wersja Gold, tak jest, jest taka. Raczej nie mają na razie takich planów. I kolejne pytanie, dość ciekawe, bo tu jeden z graczy mówi, że grając na PC jest bardzo dużo takich bitew, gdzie grając jedynką, czy nawet dwójką, bez problemu jesteśmy wczytywani do gry i bez problemu jest full. Pokój, gdzie nie musimy się martwić o jakiekolwiek losowania, i czy Wargaming ma zamiar coś z tym zrobić, żeby tak samo było właśnie na konsoli? No bo słuchajcie, jest wielu graczy, którzy grają przykładowo na jedynkach, na dwójkach od czasu do czasu. Ja sam testuję na przykład dane pojazdy, no i muszę to robić niestety na historiach wojennych, bo bardzo długo trzeba czekać, żeby nam wylosowało ogólnie jakąkolwiek rozgrywkę, a druga sprawa jest taka, że jak wylosuje, to jest albo półpokoju, albo kurczę, no takie dziwne losowania i problem na konsoli jest tego typu, że nie ma graczy aż tylu, którzy grają na tych niskich tierach, no i Wargaming akurat to wie i właśnie odpowiada na ten temat w ten sposób, że nie ma takiej ilości graczy. Moim zdaniem, gdyby zrobili jakiekolwiek większe operacje, choćby nawet dla graczy, którzy grają obecnie na konsolach, ale przykład jest operacja, zagra jedynką, dwójką, dostaniesz jakąś tam nagrodę. Myślę, że takich graczy byłoby dużo i nie każdy by gdzieś tam grał wysoko. Czy nawet zrobić jakieś większe szkolenie dla załogantów? Aczkolwiek te pojazdy tak mają dość spory bonus do szkolenia załóg. Ale mimo wszystko nie ma aż tylu graczy grających właśnie na tych niskich tierach. I jest to problem, żeby zagrać sobie bez żadnego problemu potyczkę randomową. I tutaj pytanie pada na temat cross. Player, czyli czy będziemy mogli pograć właśnie z graczami z PS4? Tych pytań już było naprawdę dość sporo. Wargaming cały czas stara się dogadać Sony, aczkolwiek prawdopodobnie jest to dość trudne. I oni nam odpowiadają, żebyśmy się nie martwili, bo oni cały czas praktycznie również o to pytają firmy Sony, a jak na razie nie ma takiej możliwości. Kolejne pytanie na temat pojazdu premium T7 Combat Car. Czy powróci ten pojazd do sklepu premium? No i odpowiedź, że tak, że będzie ten pojazd, ale na razie nie mogą powiedzieć dokładnej daty. W każdym razie ten pojazd pojawi się w sklepie premium. I jeszcze tak na koniec tych całych pytań od dzisiaj, słuchajcie, czyli 26 do 5 marca mamy oczywiście teorię strun, a co to daje? To daje, że możemy szybciej, o wiele szybciej wyekspić dane pojazdy, daną nację, z tego względu, że jeżeli wygramy dwie bitwy, mamy doświadczenie razy dwa, jeżeli wygramy trzy bitwy, mamy doświadczenie razy trzy, I jeżeli wygramy cztery bitwy lub pięć, no i tak dalej, i tak dalej, mamy razy cztery albo razy pięć. Tak więc słuchajcie, to jest naprawdę świetna operacja. Wielu na pewno czekało na nią, tak więc jeżeli ktoś grinduje, jeżeli ktoś XP pojazdy, myślę, że do 5 marca macie sporo czasu, żeby podgonić sobie właśnie daną nację. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej.